Hej, witajcie w mojej kuchni, to ja, Kuchcik Dem, ho ho! Co dzisiaj będziemy gotować? Co dzisiaj przygotujemy w tej wspaniałej kuchni? Tutaj jest odrobinkę brudno, ale to nic nie szkodzi. Tutaj garnki już brudne, więc nie trzeba myć, możemy się brać za gotowanie. Więc co gotujemy? Nic. Nic nie będzie gotowane. Szanowni Państwo, otrzymałem od takiego widza Jakuba, normalnie już mi ludzie nie przysyłają i nie przysyłajcie, jeżeli macie jakieś adresy, ja się przeprowadzam. To jest ostatni pewnie film nagrywany tutaj w ogóle, może przedostatni. W każdym razie dostałem taki towar. Jest mnóstwo różnych smakołyków z Japonii w środku. Dostałem także wiele innych, ale to olejemy, dlatego że to już sobie otworzyłem. Na przykład takie chrupeczki, proszę bardzo. To są takie ryżowe chrupki. Takie czerwone elementy na tym, to jest krewetka. Pachnie bardzo intensywnie krewetkowo, jak prawdziwa krewetka, nie te takie sztuczne chipsy o smaku krewetki, które możecie dostać w Wielkiej Brytanii, które są kwaśne. To autentycznie ma taki mdły krewetkowy smak. W sumie bardzo surimi też. Muszę się teraz zastanowić, no. Taka krewetka z surimi. Albo krabem. No i jeszcze takie fajne. No różne rzeczy dostałem, ale my się skupimy na tym, bo tutaj nie wiadomo co to jest i tak naprawdę spróbowałem z tyłu przeczytać i wszystko co udało mi się dowiedzieć na ten temat, to że to jest wyborny zestaw do karaoke. I nie mam pojęcia, czy to możliwe, że po prostu tłumacz Google tak działa? W sensie tłumacz Google mówi: super zestaw do karaoke, dlatego że nie ma pojęcia co tu jest napisane, więc strzela, jak nie wiem co jest, możliwe, że chodzi o karaoke, dlatego że Japończycy to bardzo lubią. Albo po prostu próbuje się to tak sprzedawać, dlatego że to faktycznie jest główne zajęcie ze znajomymi w Japonii, więc to jedna okazja, żeby sprzedać. Idealne do karaoke. Zobaczmy co jest w środku. Tutaj widać już, że są jakieś kałamarnice, jakieś mątwy. Cuda na kiju, zobaczmy. Otwieramy. Wyciągamy. Ho, ho! Ale smakołyków. Zobaczmy sobie, co mamy na wierzchu. Bardzo proszę. Nieostre, nie będę wyostrzał nawet. To jest jakaś malutka rybka. Płaska, jakaś mini bdzidzia płaszczka czy coś w tym stylu. Albo górna część tej takiej kałamarnicy. Możliwe, że to o to chodzi, bo to wygląda podobnie do tej suszonej, którą kiedyś jadłem. Zobaczmy. Pachnie bardziej jak jakaś mała, tłusta rybka typu sardynka. Wysuszona na słodko. To jest takie jerky. Taka wysuszona rybka. Wspaniała. Niestety jest tylko jeden kawałek. Nie mam pojęcia, kto to dostaje na karaoke party. Może to jest główna nagroda. Aż myślę, zostawię kawałek. Nie mam pojęcia, co to jest. Też wygląda na to, że jest tylko jeden element w środku. Też najwyraźniej dostaje się na nagrodę takie rzeczy. Co to wygląda na coś w panierce. Ach, taki bardzo... bardzo barbecue'owy zapach. W środku odrobinę słodkie. Ale to jest nadal nic. W sensie nie mogę rozpoznać. To jest chyba po prostu panierka w panierce. Do niczego to nie mogę się dokopać. Nie przypomina bardzo, jeżeli jedliście jakieś rzeczy, jakieś chińszczyznę w takiej lekko jakby kokosowej panierce, to jest to samo, tylko bez kokosa. Ale tu jest tych snacksów. O kurczę. Tu mamy jakiś kawałek skóry przygotowanej. Nie mam pojęcia, kto robi coś takiego, dlaczego to są pojedyncze rzeczy, co to za smakołyki, kto tak je? Taka skóra dla psa do rzucia. O rybnym zapachu. Fajne, tylko szkoda, że dźwięk jest taki, jakbym sobie ząb właśnie ułamał.
Mątwa, no mątwę już nie wiem, czy kiedyś pokazywałem, czy nie. W każdym razie to już jadłem. Takie narwane. Jest taki... Odrobina smakuje, jakby było posypane mąką. No i jest taki mdławy, słodki, morski smak, ale nie rybny. Bardzo przyjemny. Spróbujmy macki kałamarnicy wobec tego. Kurczę, jak tu jest tak dużo tego materiału. Hoho! Bardzo silnie rybny, jak na dziale rybnym, jak te ryby za długo trochę leżą. Normalnie bym nie jadł. Taka trochę rybia stęchlizna. Bo data tego, ja nagrywam to 15 kwietnia, data tego wszystkiego jest do 16. Wystarczy, że dzień przebywał w złych warunkach i może być już tak naprawdę przeterminowany. Ale... Super. Jak te takie karmelowe sznureczki ze słonikami, które tata wam kupował ze Szwecji. A co, nie wam? Mi? No to chyba tak. Może wiecie, o co chodzi. Tylko o smaku rybnym naturalnie. Co my tu jeszcze mamy? Kuleczki serowe z pieprzem. Czy smakuje jak kuleczki serowe z pieprzem? Intensywnie serowy, ten taki mocny, sztuczny aromat jak Cheetosy. Chrupeczki są kukurydziane. I lekko ostre, ale pieprzu nie czuć w smaku. Co my tutaj mamy jeszcze? Morwa, szanowni państwo. No morwa to jest taka roślinka, to jest chyba taki kwiatek ususzony czy coś tam. To kiedyś morwę jadłem. To są morwy. Chyba w ogóle nie jest morwa. Może to jest w czekoladzie. Takie jakby. I w środku ma orzeszek jakby zwykły. Co tu jeszcze mamy? Co to było? Ja chyba wiem, co to jest, ale nie pamiętam. I to jest bardzo głupio, kiedy nagrywa się coś takiego i nie jesteś w stanie stwierdzić. Mógłbym się lepiej przygotować. O! Okej. Okay. To jest ser wędzony. Oscypek z Japonii. Bardzo dobre paseczki. Pyszności. Kurde, dziękuję ci, Jakubie. Naprawdę bardzo ciekawe smaki. Jeżeli będziecie kiedyś w Japonii i zobaczycie taką magiczne pudełko, to weźcie sobie, bo spróbujecie mnóstwa smaków, prawdopodobnie za cenę, nie wiem, dwóch takich, które kupilibyście oddzielnie albo coś. No zobaczmy, co tu jeszcze jest. Okej, to już było. To jest morwa. Albo nie. Tu mamy jakieś jeszcze. Wygląda jak orzeszki ziemne w panierce. No. Lekko słodka. Taka glukozowa panierka. Która nie ma swojego własnego smaku. Przechodzi ten orzechowy. No i tych mamy jeszcze jedną, drugą paczkę. Trzecią paczkę. No więc to jest minus, więc oni tak jak w Polsce się robi, jeżeli kupujesz sobie na przykład rodzynki z tymi, z orzechami nerkowca, no to będziesz mieć trzy orzechy nerkowca, a resztę rodzynki. No to tu działa mniej więcej ponownie. Z trochę pyszności, a tak to kolejne te orzeszki albo morwy. No i co my tu jeszcze mamy? Tu mamy orzeszki ziemne i najwyraźniej jakieś czerwone orzeszki ziemne. Nie wiem, czym one są, zaraz je zobaczymy. O! Takie chrupki ryżowe. A to są orzeszki ziemne. Co jeszcze mamy? Kurczę, jakie długie wideo. Orzeszki ziemne z chrupkami. Orzeszki ziemne z chrupkami. Orzeszki ziemne z chrupkami. Orzeszki ziemne. Orzeszki ziemne. Orzeszki ziemne. Ho, ho! Orzeszki ziemne. Orzeszki ziemne. Ho, ho! Ale super jedzenie było. No przynajmniej jest trochę takich rzeczy. No to myślę, że warto. No nie wiem, próbujcie dostać ten, nie wiem jak to nazwać, zestaw karaoke czy coś tam. Jakby co to, kłóćcie się z Google, nie ze mną. A ja się z wami żegnam. Dziękuję wam uprzejmie. Mam nadzieję, że lubicie Kuchcika Dema. I pamiętajcie, kto przeprowadza się do nowego mieszkania, ten nie musi być naczyń, dlatego że w nowym mieszkaniu będzie zmywarka. Ho, ho! To prawda, ale tak naprawdę nie wiem, co ja bym robił ze swoim życiem, dlatego że ja zawsze słucham podcastów.
To jest taki mój poranny rytuał. Zakładam słuchawki, wychodzę z psem i myję naczynia. I teraz co, będę pół podcastu słuchał dziennie? Nie wiem, trudne rzeczy. Dziękuję. Trzymajcie się. Ho, ho, pa, pa.